Posłowie. Po uwięzieniu Joanny w Tordesillas w roku 1509 jej ojciec Ferdynand Aragoński rządził Hiszpanią do swojej śmierci w roku 1516. Przez ostatnie lata życia dręczyły go niekończące się intrygi grandów i paranoja. Nie spłodził syna z Germain de Foix. Chociaż uciekał się do wielu ludowych remediów, które miały wzmóc jego płodność, w tym do picia rozpuszczonych, suszonych byczych jąder. Stał się niepożądanym wędrowcem w kraju, w którym niegdyś triumfalnie panował z Izabelą. Nigdy nie wyraził żalu z powodu niezwykłego okrucieństwa wyrządzonego córce. Po jego śmierci Hiszpania w całości przeszła w ręce 17-letniego Karola Habsburga, który od dzieciństwa wychowywany był przez swoją ciotkę arcyksiężnę Małgorzatę na następcę tronu swego dziadka cesarza. Znany jako Karol I w Hiszpanii i Karol V w Niemczech, powierzył rządy w Hiszpanii swemu regentowi, kardynałowi Cisnerosowi, który trzymał naród twardą ręką i zmarł mając lat 81. Karol pojechał wówczas do Hiszpanii. Negocjacje z kastylijskimi kortezami okazały się trudne. Karol musiał przyrzec, że nauczy się miejscowego języka, nie odda żadnych stanowisk obcokrajowcom i będzie respektował prawa swej matki, królowej Joanny. Kortezy oddały mu cześć Valladolid w roku 1518, a rok później został koronowany na zgromadzeniu Kortezów w Aragonii. Niepomny swych obietnic, Karol faworyzował flandryjskich i austriackich dworzan kosztem ich kastylijskich odpowiedników, a wysokie podatki, które nałożył na lud hiszpański, by móc sfinansować prowadzone za granicą wojny, w końcu doprowadziły do rebelii. Najbardziej tragiczną próbą zrzucenia habsburskiego jarzma było powstanie Comuneros w roku 1520. Powstańcom początkowo chodziło o przywrócenie na tron uwięzionej królowej. Niestety zła organizacja i marne wyszkolenie w zestawieniu z niezwykle liczną armią Karola V doprowadziły do szybkiego zakończenia rewolty. Ponad 300 Hiszpanów zostało straconych za zdradę. Część jednak dotarła do Tordesillas i na krótki czas zdezorientowana Joanna odzyskała wolność. Nie wiedziała, że jej ojciec umarł, a na tronie zasiadł syn. Kiedy pojęła przełomowe zmiany, które nastąpiły od jej uwięzienia, było już za późno. Nigdy więcej nie opuściła granic Tordesillas. Po stłumieniu rewolty Comuneros Karol przyjechał do Hiszpanii i odwiedził matkę. W kronikach nie zachowały się zapisy ich rozmowy po ponad 20-letniej rozłące. Karol jednak musiał wiedzieć, że dostał Hiszpanię, ponieważ Joanna nie zrezygnowała z praw do korony. Zgodnie z prawem kastylijskim, aż do jej śmierci nie mógł zyskać pełnych królewskich uprawnień i nie uwolnił matki. Przedwcześnie postarzały przez rozliczne obowiązki, Karol V abdykował w roku 1555. Zamieszkał w klasztorze Avila w Hiszpanii, gdzie spędził w odosobnieniu ostatnie lata życia, obsesyjnie zainteresowany zegarami. Umarł w 1558 roku. Hiszpanię, Niderlandy, Neapol i hiszpańskie terytoria w Nowym Świecie pozostawił swemu synowi Filipowi II. Wychowany w Hiszpanii Filip jako pierwszy oficjalny król panował nad Zjednoczonym Królestwem, które pod jego rządami zyskało znaczenie i potęgę, wkraczając w swój złoty wiek, odzwierciedlający bujny rozkwit sztuk w Anglii pod panowaniem Elżbiety I. Jego wpływy przeniosły się na XVII wiek. Era Filipa bez wątpienia była czasami surowych prześladowań religijnych, niewolnictwa i eliminacji rdzennej ludności obu Ameryk. Choć równocześnie wtedy powstał Don Quixote Cervantesa, pierwsza o swej istocie nowoczesna powieść – malowidła El Greca i Velasqueza oraz dramatyczne dzieła Lope de Vega. Królestwo Habsburgów przeszło w ręce brata Karola, najmłodszego syna Joanny, infanta Ferdynanda, który odziedziczył tytuł cesarza rzymskiego narodu niemieckiego. Był silnym władcą, podpisał traktat pokojowy z Imperium Osmańskim i wspierał kontrreformację. Umarł w roku 1564 i został pochowany w Wiedniu. Beatriz de Talavera wyszła za mąż, urodziła dzieci i umarła w Hiszpanii. Admirał wkrótce po uwięzieniu Joanny zapadł na chorobę żołądka. Los pokojówki Sorai jest nieznany. Najstarsza córka Joanny, Eleonora, poślubiła króla Neapolu, a po jego śmierci została nieszczęśliwą drugą żoną francuskiego króla Franciszka I. Izabela wyszła za króla Danii. Wszystko wskazuje na to, że był to udany związek. Maria została żoną króla Węgier. Najmłodsza siostra Joanny, Katarzyna, została królową Anglii, pierwszą z sześciu żon Henryka VIII.
Jej imienniczka, najmłodsza córka Joanny, przebywała z matką w Tordesillas przez 16 lat. W roku 1524 na rozkaz jej brata Karola Katarzynę wykradziono w czasie, gdy Joanna spała i wysłano do Portugalii, gdzie poślubiła króla Jana III. Wydała na świat 9 dzieci, a umarła w 1578 roku, 22 lata po śmierci matki, z którą nigdy więcej się nie spotkała. Utrata Katarzyny, jedynej pociechy, jaka jej została, wpędziła uwięzioną królową w głęboką rozpacz. Jak wynika z relacji jej ówczesnego opiekuna, które czytałem w oryginale, to wówczas u Joanny zaczęły się pojawiać pierwsze kliniczne symptomy depresji maniakalnej, zdaniem wielu uczonych choroby dziedzicznej w rodzie Trastamara. W roku 1555, po 46 latach uwięzienia, Joanna Kastylijska umarła, mając 76 lat. W ostatnich dniach życia opiekował się nią Francisco de Borja, Franciszek Borgiasz, generał zakonu jezuitów. Do tego czasu stała się już mitem. Juana la Loca, Joanna szalona. Niezrównoważona królowa, która oszalała z rozpaczy. Bezsilny symbol cierpień Hiszpanii. Pochowano ją z mężem, Filipem Pięknym Burgundzkim. Obecnie kochankowie, którzy stali się śmiertelnymi wrogami, spoczywają w katedrze w Granadzie naprzeciwko grobowca Izabeli i Ferdynanda. W Hiszpanii o życiu Joanny nakręcono 2 nagrane filmy. Napisano kilka wysoko ocenionych biografii, a także operę i sztukę teatralną, choć jej znaczenie w historii jest ignorowane. Uważa się ją bowiem za tragiczną, enigmatyczną postać, która nie miała większego wpływu na dzieje. Z drugiej zaś strony była prawowitą królową Kastylii i jej odmowa abdykacji dała początek imperium, które zyskało potęgę pod panowaniem Karola V i jego syna Filipa II. Niezwykle trudno jest badać legendy. Mimo że pozostało mnóstwo dokumentów z tego okresu, większość istniejących informacji dotyczących Joanny pochodzi z listów i relacji świadków naocznych, a wszystkie są autorstwa mężczyzn. Wielu z tych, którzy opisywali lata młodości Joanny, wychwalając jej erudycję i urodę, później uznało ją za obłąkaną ofiarę, a opowieści o jej zazdrosnym zachowaniu we Flandrii i Hiszpanii, sensacyjnych, zmieniły się w całkowicie absurdalne. Naturalnie tego rodzaju opowieści odzwierciedlają, na równi z historią pisaną, charakter epoki. W XVI wieku właściwie nie istniało pojęcie przemocy w małżeństwie czy mizoginii, nie wspominając już o chorobie psychicznej. Jeśli chodzi o samą Joannę, nie pozostawiała niemal żadnych zapisków. Dlatego choć usiłowałem zachować wierność wobec ustalonych faktów, moja powieść pozostaje fikcyjną interpretacją jej życia. Wyznaję, iż pozwoliłem sobie na kilka przeinaczeń dotyczących czasu i miejsca, by ułatwić trudne zadanie. Jest pośród nich skrócenie czasu pod koniec powieści, a celem było utrzymanie tempa akcji. Kazałem też Ferdynandowi poślubić Germaine de Foix 3 lata wcześniej niż w rzeczywistości. Przy czym także chodziło mi o utrzymanie tempa akcji i uproszczenie i tak skomplikowanej sytuacji. Wierzę, że zawarł ten związek z powodów, które podałem. Relacje między Joanną a admirałem są w większości wytworem mojej wyobraźni. Współcześnie opisywali go jako jednego z jej najzagorzalszych zwolenników. Nie pozostała jednak żadna relacja, z której wynikałoby, że widywali się po powrocie Ferdynanda do Hiszpanii. Miło jednak wiedzieć, że Joanna postrzegała go jako przyjaciela. I wreszcie nie dysponuję żadnym potwierdzeniem, że Joanna mogła przyłożyć rękę do śmierci Filipa, aczkolwiek krążyły liczne plotki, że istotnie został otruty. Jeśli jednak członek królewskiego rodu umierał nagle w takich okolicznościach, nieodmiennie pojawiało się podejrzenie otrucia. Tych wszystkich, których może to zastanawiać, zapewniam, że bardziej gwałtowne epizody z życia Joanny, w tym urodzenie Karola V w Wygódce, jej bunt w Lamocie i atak na kochankę Filipa, gorączkowa próba ucieczki konno, gdy była w ciąży i otwarcie trumny potwierdzone są przez kilka współczesnych jej źródeł. Czy Joanna była zdrowa na umyśle? Czy mogłaby rządzić swoim krajem? Brałem pod uwagę pracę historyków badających jej życie, którzy od stuleci zmagają się z tymi pytaniami. Powieść niniejsza pochłonęła prawie 6 lat poświęconych pisaniu i studiom i przyjmowała w tym czasie, podobnie jak sama Joanna, różne formy, nim osiągnęła obecną. Mogę tylko mieć nadzieję, że oddałem sprawiedliwość jej namiętności, odwadze i wyjątkowemu hiszpańskiemu charakterowi. Była niezwykłą postacią swoich czasów. Tyle na pewno można o niej powiedzieć. C.W. Gardner.